Dzień dobry. Witam. Witam 20 grudnia. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie jest, umalowane są gałęzie. No cudownie to wygląda. Przyszedł malarz i malował, jak kiedyś się śmiałam. Ale zobaczcie, zmrożone. Chociaż tak, tu jest takie zmrożone. Jest zmrożone. Kochani, wschód słońca już był. 8:05, a zachód 16:17. No jutro już przesilenie zimowe i ten dzień będzie, czy będzie krótszy, już nie wiem. Czyli czy najkrótszy dzień, bo dzisiaj dzień trwa 8 godzin 12 minut. Czy jest najkrótszy? Zobaczymy, jak będzie jutro. Wygląda na to, że tak. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko i zapraszam, no niziutko, Magdalena się ukłoń, niziutko. I zapraszam na poranne oddychanie. Wdech, wydech. Jechaliśmy pod wiatrak i posłuchajcie, nagle się okazało, że właśnie te drzewa tam nie ma. Co by nie było. Zobaczcie, tam nie jest oszronione. Tylko tu się zaczyna i na te drzewa weszły. O, to nawet się... O, zobaczcie, jakie bombki naturalne. Jakże pięknie. Jakże to pięknie wygląda. No cudownie. Trzeba się cieszyć z uroków tej zimy. Zobaczcie, mamy jutro zimę, już astronomiczną. Udało nam się przeżyć jesień. Tą szarą, ponurą, choć nie zawsze. Mam nadzieję, że zawsze było troszeczkę, no zawsze, że było tak weselej czasem ze mną, czasem. Kochani, witam Mariola, witam Jadwiga, Gabryniu, dzień dobry. Wdech, wydech. O, powiew wiatru, a może to ten powiew wiatru to zrobił, że tutaj ten szron, ten chłód wszedł na te drzewa. Chłodnawo. Choć jest takie, wiecie, na termometrze było minus 1, to myślę, że tak przy tym wiaterku to nawet czuje się takie minus 3. W Niemczech, tu gdzie jesteśmy, jest godzina policyjna. I wiecie, to jest ciekawe, że jak rozmawiamy z Polakami, bo i mąż rozmawia, ja rozmawiam i przez telefon, to tak nie ma tej informacji oficjalnie w mediach w Polsce, że w Niemczech jest godzina policyjna. Czyli 21 do 5 rano, jeżeli jesteś na drodze, gdzieś w mieście, gdziekolwiek, gdzie się przemieszczasz, to policja cię zatrzymuje, ma prawo, zresztą mówią o tym w radiu, skontrolować się i zadać pytanie, ale gdzie pan jedzie i w jakiej sprawie, proszę pani, proszę pana. Tak, koleżanka, która jeździ tu w okolicy na innych numerach z innego miasta, już była 2 razy kontrolowana, co tutaj robi. No właśnie, jaka to ciekawostka. No to co, może do siadów przystąp. Lecimy z przysiadami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, witam wilczyce, osiem, dziewięć, dziesięć. No dobra, 11 zrobię. Czy poranna kawa wypita? Muszę się poprawić trochę po tych przysiadach. Ręczki schować do kieszonki, bo chłodnawo. Kochani, a co wy dzisiaj robicie w niedzielę na obiad przed świętami? Bo ja robię gołąbki. Ale jak ja robię gołąbki? Oczywiście z kapustą włoską. Tutaj też jest kapusta włoska, bardzo popularna. Mięso, ryżu, pieprzu, soli. Troszkę takich do smaku, nawet takiej suszonej pietruszki. Już sobie mięsko przygotowałam. Także dzisiaj będą u nas gołąbki. I co? Sosik pomidorowy do polania. Sosik pomidorowy z bazylią. Dużo jest tutaj tych różnych sosów. Takich, wiecie, już gotowe te pomidory, przecier pomidorowy. No to akurat z bazylią wybrałam. Nie wiem jak u was. Także ja już, myślinka cieknie na te moje gołąbki, bo bardzo lubię. I oczywiście będą się gotowały w sosie z grzybkami, znaczy w sosie. Wyważę z grzybami. A grzyby przyszły z Polski, od Jadzi. Jadziu, dziękuję. Także dzisiaj pierwszy ruch już przed świętami grzybowy rozpoczęty. Kochani, ho, 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 chłodno. Uciekamy do domu. Życzę miłej niedzieli i fajnych przyszykowań na święta. O prezentach, no to jeszcze do prezentów, to jeszcze dojdziemy, kochani. Pa, pa. Jutro 21. Do zobaczenia. Miłej niedzieli.
Ale tu jest ładnie, zobaczcie. No zobaczcie, jakże to jest pięknie namalowane. Zmrożony lodzik. No, blisko tak, no to będzie ciekawie wyglądało takie blisko. No ale to mi się naprawdę podoba, posłuchajcie. No naprawdę mi się to podoba. Ale bliziutko wziąłeś. No tak, takie zobaczcie, tak. Jakie to jest. O, no lód. Po prostu lód. Pa!